Ohajo, z tej strony Kirito, a to kolejny odcinek zagrajmy w Resident Evil HD Remaster. Dokładnie tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku poznaliśmy naszą panią medyko i miłą Rebeka, zdobyliśmy trzeci klucz, trzecią maskę, no a dzisiaj przedłużamy i zaczynamy, ponieważ zamierzam iść po maskę czwartą i otworzyć tą trumnę. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, czy może będzie to tak jak w kampanii Jill. Może sam tego nie wiem, a sam trochę jestem ciekaw. I powiem wam, że przy okazji pomiędzy odcinkami skoczyłem sobie po full kantiny z racji tego, że początkowo powiem wam, że planowałem po prostu, nawet pokażę, iść właśnie tą stroną, po prostu przechodzić sobie przez te drzwi, ale powiem wam, że trochę boję się o tą klamkę z racji tego, że i tak do tej rezydencji będziemy musieli wrócić, szczególnie jak będą tutaj huntery. Ja wolę tego uniknąć, dlatego myślę, że po prostu tamtego zombiaka sobie wyeliminujemy. I zobaczmy, gdzie on może jest, bo on tutaj może szczerze być wszędzie. O! Już mnie tutaj chciał zajść. No. Oj, chyba już jednak full kantiny okazały się być bezużyteczne. Tak, bo jeżeli mu ostrzelimy głowę, to też nie zamieni się w Crimson Heada. W ogóle prawdopodobnie pamiętacie, co się działo w kampanii Jill. No i powiem, że tutaj jest bez różnicy. Też będzie... Ion, chyba tak to powinienem powiedzieć. Patrzcie, ale nie znam w ogóle się na jego wymowie. Czy to jest jakaś nazwa własna? Może powinno się wypowiadać tak jak ten normalne słowo angielskie? Tego niestety nie wiem. Ale jeżeli o to chodzi, to jest jedna z tym ciekawostka i nawet wam ją pokażę. Bo to jest w sumie taka... Tak. Tak, nie chcę tego już więcej w błąku, skoro to jedyne drzwi, które mogą zostać z tym otworzone. I widzicie, tutaj mamy to samo. Jest on. I powiem wam, że kluczowe dla tej ciekawostki jest to, że musimy mu się dać raz ugryźć. Możemy teraz oczywiście wyjść stąd, ale jeżeli chcemy ciekawostkę, no to właśnie, musimy się dać raz uderzyć. Musi odpalić dodatkowa kasenka, ale zobaczcie, dlaczego o to mi chodziło właśnie. Poison. Chris! I need serum. Serum? I remember seeing it. I'll be right back. Just hang in there. Jeżeli nikt nie wie, o co chodziło, to właśnie teraz się dowiecie. Otóż... A, tutaj oczywiście pokazuję, gdzie jest serum, ale gramy jako Rebeka. Powiem wam, że... Był jeszcze jeden moment chyba w... Byłby, gdyby nie uratował Richarda. Ale byłby jeszcze jeden moment, kiedy można grać właśnie jako Rebeka. Ale że uratowałem Richarda, no to właśnie... Nie mogę go już uaktywnić, dlatego właśnie teraz, w tym momencie, pokazuję wam, jak wygląda mniej więcej nią gra. Taki poniek jest, jak widzicie, taki standardowy chyba. Bo nawet jak dla... Nie pamiętam, czy właśnie... Nie no, chyba Jill miała taki ekwipunek, że miała tylko broń i spray. Patrzcie, jeżeli źle pamiętam. Bo w ogóle, z której strony był... O, dobra, wygląda dobrze. Otóż powiem wam, że to jest akurat całkiem ciekawa sprawa. Dlatego postanowiłem po prostu wam to pokazać na odcinku. Dlatego specjalnie dałem się Jonowi raz zranić. Bo skoro można takie coś w świecie dać, no to trzeba mu nie skorzystać. Jeżeli go daje taką okazję. Zacznijmy od tego, że to jest po prostu krótka chwila. Bo wiecie, jak będziemy się za bardzo wstrzymywać, no to oczywiście... Tak jak w przypadku Richarda, gdybyśmy się zbyt ostro ten pociągali, czyli po prostu jest by umarł i by był endgame. Zobaczcie, ale ta kamera po prostu w Residencie tak denerwuje momentami, że po prostu muszę się zatrzymać i muszę wskazać właściwie kierunek. Po prostu gra mnie nie chce słuchać. Powiem wam, że to nie jest tylko ogólnie bolączka tylko tej gry. Tutaj wiecie, mamy takie różne kątów pokojów w ten... Kurczę, point of view, punkt widzenia, że się tak wyrażę.
Chodzi po prostu o to, że ja ostatnio zauważyłem, że większość gier, jakie albo dla was ogrywam, albo będę chciał ogrywać, mają źle zrobioną kamerę. Nie chodzi tylko tutaj tylko o Crash'a i Resident Evil oraz na przykład Devil May Cry, bo tam kamera czasem może być największym przeciwnikiem w tego typu grach. Ale jeżeli chodzi na przykład o też inne gry, które sobie ogrywam, tak wiecie, prywatnie, to zauważam, że kurczę, kamera robi czasem odwalać breakdance'a. To jest trochę wkurzające. Ogólnie też zrobiłem sobie też jedną ciekawą rzecz, która pomoże mi się może nie gubić na tych odcinkach, ale to za chwilę, niech najpierw kascenka przeminie. Więc zamykam. Feeling. What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again, don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that. I owe you one. No i od tego momentu możemy zagrać jako Chris. Oh, thank God I made it in time. Jest to coś powiedzieć, Rebecca? Nie, już normalnie możemy dalej, tak powiem. Wiesz, rezydencja, wiecie o co mi i tak tym razem dokładnie chodzi. O to, żeby pójść po te trzy maski, które nam zostały w skrzynkach. Mieści się na tych... Już nie wiem jak to powiedzieć. Po na tych posągach je umieścić i powiedzieć co tym razem będzie zawierała ta trumna. Ogólnie to powiem wam, że wolę się tutaj przygotować, tak jak się powinno przygotować, czyli nie będę brał ze sobą toaletu. Bo ogólnie jest jeszcze jedna rzecz, którą będę chciał wziąć poza maskami i poza bronią. A że sądzę, że pistolet się tutaj nie przyda, to wezmę po prostu shotgun. Powiem wam, że robiłem sobie trochę test rana, czy pistolet przeszedłby tą próbę i powiem wam, że niestety nie przeszedł tej próby. Albo ja coś źle strzelałem. Tak, bo było jedno testowe nagranie. Niestety nie wyszło. A nie będę wam go wrzucał z racji tego, że... Po prostu popełniłem jeden z podstawowych błędów Residenta Evil'a. Jeżeli nie masz 100% szansy na zwycięstwo, no to po prostu nie planuj, tak? Jak już robisz jakiś plan, to miej pewność, że udało ci się go w 100% zrealizować. Nawet jeżeli... Jakie by to starcie i jaka... i co by to nie było. I tak, chcę sobie wziąć jeszcze to. Ale mało tego, chcę sobie jeszcze wziąć shotgun. Wiecie, mogę sobie wziąć nim pistolet, bo trochę tej amunicji mamy. Ale wolę tutaj pójść akurat z shotgunem z racji tego, że... No, że sądzę, że się bardziej przyda po prostu. Szczególnie, że jakbyśmy chcieli sobie uzupełnić amunicję w trakcie, to będzie tam amunicja do shotguna. Akurat przed, że tak powiem, śmiercią dałem radę ogarnąć. Ogólnie to powiem wam, że... Zrobiłem sobie taką lekką listę podpowiedzi, żeby się nie gubić żadnej lokacji. Oczywiście to nie jest nie wiadomo jak dokładne i też nie jest po prostu nie wiadomo, wiecie, jak ten, jak złożone, że tu muszę zrobić to, to, to i po prostu iść do kolejnego pomieszczenia. I ja to będę po prostu robił tak jak do tej pory, czyli wiecie, po prostu zwykła gra, żaden speedrun, nikt się nie śpieszy, a ja po prostu z wami gadam. Ale chodzi mi po prostu o to, że zrobiłem sobie takie lekkie tipy, żebym się w jakiejś lokacji po prostu zgubił. Tak się wyrażę. Jeżeli bym po prostu nie wiedział, nie pamiętał co się robi, no to po prostu mogę sobie zerknąć. Mam taką podpowiedź takie, aha, czyli to tutaj trzeba iść. I no i po prostu tyle. I tak robię to głównie z myślą właśnie bardziej o was niż o mnie, z racji tego, że no ja się mogę, jak wiecie, gubić w grach. Dlatego takie rozwiązanie pomoże i mi, ponieważ będę mógł się bardziej skupić na rozmowie z wami. Oraz wam, z racji tego, że odcinki nie będą trwały nie wiadomo ile. Nie będą nie wiadomo jak nudzące, po prostu. To tutaj była bez oczu. Dobrze, tutaj była bez
Oczu, nosa i ust. Dobrze. Tutaj była jeszcze jedna, ale w sumie zanim to sobie pójdę po amunicję. A, nie ma jej jeszcze. Później się tutaj pojawi. Tutaj była bez nosa. Dobrze, pamiętam. Jednak moja pamięć mnie nie zawodzi. Oraz tutaj była bez ust. Dobra. Tylko mamy cały szczęście zaekwipowany. I widzicie. To jest ten Crimson Head, czyli jednak to jest tak samo. Teraz tak samo przejście się zamyka i mamy walkę z... naszym tutaj przyjemniaczkiem. No, niemożliwe, że on ten... Dobra. Chyba teraz już padł na dobre. Dobra. Dopiero ta amunicja do shotguna, ale nie używam jej. Tak, chcę to wcisnąć i chcę jeszcze właśnie to ze sobą zabrać. Metalowy obiekt. Not just any object dostałem osiągnięcie. Tak samo jak wtedy, jak graliśmy jako Rebeka, no to dostawaliśmy właśnie za podanie Chrisowi serum osiągnięcie Brawo Rebeka. Ale dobra, poszło dobrze. Wprawdzie jeden nabój został, ale to wiecie. To tylko dobrze dla nas. A ja znowu muszę iść i znowu, że tak powiem, przebrać Chrisa, że się tak wyrażę. Jeszcze jest to niezbędne? Czekajcie, dajcie mi pomyśleć. W sumie jest, bo jakbyśmy tam mieli masę roślinek, no to... Da się mieć miejsce. I nie wiem, czy wam to mówiłem, ale chyba jeszcze nie. Że w pokoju tutaj na górze przy save roomie to z... Pamiętacie o tych roślinkach, o których wspominałem? Tam, gdzie rozwiązywaliśmy tą zagadkę z haczykami? To między odcinkami tam sobie poszedłem i zdobyłem sobie ten. Zdobyłem sobie te dwie roślinki, które tam zostawiliśmy. O właśnie, nawet żeby pokazać, to jest dokładnie ten pokój tutaj. Po prostu wiecie, żeby nie było, że jakieś nie wiadomo jakie rzeczy tutaj poza nagraniami, nie? Dlatego po prostu wam o tym mówię. Nie myślę, że zrobimy sobie skrót. Tylko wie, to może się dla nas źle skończyć, bo tam pamiętam były... A zombiaki. Nie Crimson Head, a zombiaki. Ale dobra. To odkładamy na miejsce. To dokładamy sobie do puli. Te dwa nam się przydadzą. Biorę to. Jeszcze mogę wziąć w sumie amunicję. I full canteen. Bo wszystko z tego nam się przyda. Aczkolwiek czekajcie. Jak zużyjemy to... Ja muszę zostawić jeszcze jedno miejsce wolne. Bo żeby zdobyć wtedy... Czekajcie, to zużyjemy. Będziemy mieli 3, zostaną 3. O kurczę, powiem wam, że teraz naprawdę muszę tak dobrze to wyliczyć. Dobra, próbujemy w ten sposób. Najwyżej mówi się trudno, najwyżej się nie uda. I po prostu będę się wracał pomiędzy odcinkami albo na nagraniu i robił cięcia. To jest może błąd, ale pójdę tędy. Tak. Idziemy. A dobra, jeszcze nie odpada klamka. No, padaj rzesz. Już? A. Można już go tutaj sobie zostawić na pastwę ognia, że tak się wyrażę. O, w ogóle mamy caution, nie zauważyłem tego. No. To jest nie koniec. Wiedziałem, że wstanie.
No, chodź tu. Słuchajcie, mogliście spróbować między nimi manewrować, ale powiem wam, że... To chyba ostatnia, kiedy one się tutaj pojawiają, ale wolę już sobie to oczyścić miejsce. Po prostu już się aż tak z tym nie bawić, bo wtedy nam zostanie danger i po prostu końcowo skończy się tak, że będziemy musieli poddać wszystko od początku, no bo... Pamiętajcie, zapis był dopiero ten... Na końcu ostatniego odcinka. Ty bucha pies. Tak, już słyszałem, że coś biegnie. Kudę. I wsadaj to. Pis! Zdążymy, zdążymy. Zdążyliśmy. Dobra. I teraz przypomnij sobie, co mogę wziąć, a co jeszcze nie. Nie, czekajcie, i tak będziemy tu wracać, nie? O, to sobie mogę sobie już wziąć teraz, bo to nie zajmuje mi miejsca. My to sobie tutaj zostawimy, myślę, ten aktualnie. Więc sobie ewentualnie po to wrócimy. Będziemy wracać do rezydencji. Na dobry początek muszę iść rozwiązać tą zagadkę z tymi psami. Nie, no, będziemy musieli, mogli po to wrócić, dobra. Dobra, tutaj chyba o tak. Chyba dobrze. Tak się przekonam. Że tamtych przemców nie użyłem, bo już pamiętam tę lokację. Jak słyszeliście, tym razem Wesker nam powiedział o tym stworze. Dobra, i... Teraz. I dobrze to było, dobrze pamiętałem? Tak. Muszę mieć na siebie focha i możemy sobie normalnie przejść. I teraz dowiecie się, dlaczego chciałem tak wszystko wyliczyć. Nie mogę tutaj zginąć, ale czego się nie robi dla was. Otóż tutaj sobie już ten, tutaj już sobie z ten, to będzie Magnum. Dlatego chcę sobie to pozbierać. Widziałem, że on na mnie nadlatuje. Może to uda mi się, że nie uda mi się uniknąć. Ja mam jeszcze caution. Jeszcze jest dobrze. Tak. Tutaj to wcisnąć. Znaczy, że mnie teraz nie wywali. Okej. Okay. Teraz to. Też chcę wcisnąć. Nie pamiętam, jaka to była kombinacja. Dobra, pomyślmy. To był chyba księżyc, gwiazda i słońce. Tak strzelam, ale czy to się uda, to nie wiem. Tak, 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 chcę to wcisnąć. Możemy tego teraz użyć? Tak, możemy. Tak, księżyc, plus i gwiazda. Teraz je sprawdzę. Tak. Dobra, dobrze pamiętałem. Gwiazda i słońce. Nie możemy sobie zdobyć Magnum. Już teraz, bo kompanie się dosyć... Później się skapnąłem. Bierz to, Chris, i spierdzielamy stąd. Wykruki nas zabiją. Yes! Daliśmy radę. Już się obawiałem, że już po nas, nie? Siema, Lisa. Dzięki, że dałeś o sobie znać. Tędy. Ja powiem wam, że ogólnie ta cała lokacja, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z Lisą, wygląda jak z jakiegoś po prostu Silent Hilla. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenia. Ja takie mam na pewno. O, dobrze, tutaj są roślinki.
Tak, jeszcze nie musiałem powiedzieć wam o miejsce, bo już wszystko co chciałem zgarnęliśmy. Tylko teraz już możemy sobie wszystko, wiecie, wszystko po prostu zrobić tak jak ten, tak jak wtedy bym chciał. Normalnie to ja nie wiedziałem ile miejsca będę potrzebował na to wszystko. Wiecie, to jest zostawienie z obiektów, to jest zostawienie tego obiektu. Chciałem po prostu wszystko sobie tak przeliczyć. To jedno miejsce, to jedno miejsce, to dwa, to trzy. No i po prostu wiecie, że mi idealnie starczyło. Tak, to jest to zdjęcie, które jest napisane przez dziecko. Tłumaczyłem chyba je wam, więc nie muszę tego jeszcze raz robić. No i dobra, teraz zostawiamy to, co jest niepotrzebne. Welcome nie jest potrzebne, bo nie mamy tutaj ten refila oraz nie potrzebujemy tego póki co. Może zostawić. Magnum też zostawimy. I użyjemy. Może użyjemy sobie po prostu ten roślinek. Nie, czy jedna starczy. Tego po prostu użyjemy i zobaczymy. Nie, dobra, wystarczyło. Jest ok. Później to chciałem jeszcze tutaj sobie wziąć. O, właśnie, korbę. Ona mi się akurat przyda. Bo. Czy zostawić teraz magazynki, czy nie? No, mogę zostawić sobie, bo na nic mi się to nie przyda. Chcę tam zgarnąć kilka rzeczy po drodze. Mówię, że ten pistolet mam naładowany. Powiem wam, że tutaj to wywołuje ciarę, ale dobra, niech nic mnie zakautuje. Hitkę ją. No, musiał mnie niestety zranić. Oj, od razu caution. No dobra. My to poza tam przeszliśmy, czyli korbę. I wiecie, ogólnie to mógłby niby tam te reakcje udawać, że a to jest straszne i tak dalej, ale jak ja już wiecie, po prostu gram takie gry jak Resident Evil, to myślę, że moje reakcje były w 100% autentyczne. Po prostu wiecie, nie chcę robić takiego. Tego, że wiecie, że po prostu będę wrzeszał w niebogłosy, że a coś mnie goni i tak dalej, bo jak już to ja po prostu zwykle jestem naturalny na odcinkach. Tam gdzie rzeczywiście nie ma takiego realnego jumpscare'a, to chyba jest ten let's play, co kiedyś nagrałem na Halloween z Outlasta. Myślę, że rzeczywiście akurat kilka razy wystraszyłem. Jak patrzę na to, że czas no to wiecie, to był chyba bardziej taki szok niż wystraszenie z mojej strony. Aczkolwiek. No nie powiem, było kilka sytuacji, kiedy podskoczyłem. Tak akurat nie odmówię, bo tutaj mogę się do tego przyznać. Resident Evil chyba już odkryłem większość z otagrę mam mi do zaoferowania, biorąc pod uwagę jej straszność. Ogólnie Resident Evil to jest jeden z tych przypadków horrorów, który ma nie straszyć was ten. Nie straszyć was jumpscare'ami, aczkolwiek takie też się zdarzają mniejsze bądź większe. Ale głównie ma was wystraszyć tą atmosferą. Tą bezradnością, że. No kurczę, Chris, miałeś zebrać spray, a nie wyjść. Ogólnie to kończając, Resident Evil to nie jest jeden z tych przypadków horroru, który ma was wystraszyć ten. Wystraszyć tym, jak niesamowite ma jumpscary i tym, jak będziecie się go bać. Po prostu ma was wystraszyć samą atmosferą, samą tą bezradnością, po prostu. Czy w ogóle dacie radę przeżyć następne pomieszczenie bez żadnego uszczerbku. Pamiętam wróg, czy może po prostu powinniście się wrócić po jakąś apteczkę i tak dalej. To właśnie tym ma być Resident Evil. Nie wiem po prostu tutaj być jumpscare'ów. Ale mimo wszystko się zdarzają, ale to wiadomo. This is Chris. Brad, this is Chris. Brad? Damn. Thing's broken. Okej.
jeszcze końska senki, więc mogę dokończyć to na tym, na czym się zwodziłem. Bo tak jak mówię. Po prostu Resident Evil ma was zasadzie atmosferą i ma po prostu wam dać takie nieprzewidziane jumpscare jako takie dopełnienie tej całości. Nie ma po prostu was straszyć, że wyskoczy wam coś na twarz i wy macie po prostu wrzeszeć niepokłosy. Tutaj właśnie po prostu ma być to, że na niej w odpowiednim momencie możemy po prostu wydać jakiś zębiak za drzwi. Ma się po prostu coś na was rzucić. Tego są też te kąty kamery. I to jest też ogólnie taki w sumie dla mnie przykład, że rzeczywiście ten po prostu nie źródła horror. Bardziej horror po prostu ma was wystraszyć. Ale robi to w dobry sposób. Bo ja ogólnie powiem wam, że tego pierwszego rezydenta po tym jak go już ograłem na serii oceniam bardzo, ale to bardzo na plus. I chyba nie dziwię się dlaczego Resident Evil po prostu jest jednym z wiecie, takich ulubionych ten, ulubionych przykładów fajnych ten, fajnych gier gatunku horroru. Dobra, nie jest zatruty. Jest roślinka, ale teraz nie zaryzykuję, bo tam są kruki. Mam caution. Ja po prostu teraz zmierzamy. Ale to wezmę. To mnie aktualnie nic nie goni. Aktualnie i tak zmierzamy do tej szopy. Więc miejmy nadzieję, że ten zwęży nas nie ukończy po drodze. Ta, udało się. Daliśmy radę bez ukąszenia. No wiecie, wracając też może być nieciekawie. Okej. Tutaj chyba było kilka roślinek. Tak, cały zapas. Ja sobie wezmę jedną, a to dlatego, że pamiętam nawet gdzie to był zapis. Nie tędy, tędy Chris. Przy okazji sobie zastawmy może te dziury. Z tej strony. Pamiętacie, nas to może roślina, że się tak wyrażę, maska wyrywać. O właśnie tutaj, jak będziemy przechodzić obok. Tylko lepiej sobie zasłonić tą dziurę. I tutaj, ja dobrze pamiętam, był safe room. Akurat nie wiem dlaczego, ale ten akurat odcinek, gdzie mieliśmy ten safe room z Jill, co pamiętam najlepiej. Mój tę okazję pamiętam całkiem dobrze. Mam nadzieję, że nie będę się w niej kupił. Dobra. To. Jeszcze to. Torba. Będzie nam to potrzebna? Chyba nie. Dobra, więc pozbieramy jeszcze tutaj to wszystko. Ja nie chcę wiadomości o tej łopacie, tylko chcę... O właśnie. Zabrać te przedmioty wszystkie. Też ma do zapisu i tutaj jest jeszcze granat. Tak, bardzo chcę. Aha. Teraz były taśmy w tym miejscu o tym. Jeszcze. Powiem wam, że jak lubię tą grę, tak jak Pipunek akurat pozostawia dużo do życzenia. I czy jest mi coś potrzebne? W sumie tak, full canteen sobie napełnijmy. Tutaj będziemy mieli akurat opcję. Zabierzmy to ze sobą. Ale myślę, że i tak to się póki co na niewiele zda, bo chyba będziemy zapisywać i sobie po prostu w tym momencie kończyć. Patrzę na... bo już mamy prawie pół godziny, a nie chcę nie wiadomo jak długich filmików robić. Więc dobrze, więc ja już po prostu zapiszę, że sobie dopełnię następnym odcinku. Tutaj oddzielny zapis, żeby nic się nie pomieszało. O ten. No więc dobrze, ja już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do dodania łapki w górę, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy oraz sprawia, że mogę dotrzeć do większej ilości osób. Możecie także zasubskrybować oraz zasłonić ten kanał, żeby być na bieżąco. Ja się przedłużam, żegnam się z wami Kirito. I trzymajcie się do następnych odcinków z Resident Evil'a albo z Crash'a. Na razie, cześć!